Rozpoczynamy serię Drogi do Mocy. Zadziwiłem się zupełnie, widząc ten film na kanale, bądź co bądź wydawało się rozgarniętego człowieka. Moją reakcją była reakcja podobna do tych ludzi. Nie spodziewałem się tak zakrojonej manipulacji. Wierzący są dla znaków i cudów. W sensie co? Kabaret? Rozrywka? Bądźcie zadziwieni? Nie, to zwyczajna kultystyczna technika robienia wody z mózgu. Obietnica czegoś niezwykłego. Ta technika manipulacji ma wyłączyć krytyczne myślenie. By to zrozumieć, pokażę przerysowany, sarkastyczny model tego typu manipulacji. I thought we were gonna play Monopoly. Oh, we are, Jen. What if I told you you could become a multi-millionaire working part-time from the comfort of your own home? I'd ask where Ashton Kutcher is hiding. Ale nie bądźmy aż tak krytyczni. Może to nie jest takie złe. Na jakiej podstawie tak uważa ten człowiek? Czytamy z Księgi Izajasza 8:18. Oto ja i dzieci, które mi dał Pan. Jesteśmy znakami i przepowiedniami w Izraelu od Pana zastępów, który mieszka na górze Syjon. Izajasz mówi my, w sensie prorocy. To chyba jasne, albo przynajmniej powinno. I chyba jasnym jest, że nie każdy może być prorokiem. No niestety chyba nie jest to jasne, jest to załamujące. Jest powiedziane w Biblii, że kiedyś Bóg mówił do nas przez proroków, a w ostatnich dniach przez Syna Bożego. W sensie mamy mieć z Nim osobisty kontakt. Boże dzieło zawsze wymagało ludzkiego naczynia. To właśnie jest kolejna cecha manipulantów. Dają oni wersety, wyrywając je z kontekstu, by wydawało się, że jest mowa o wszystkich i o wszystkim. To taki kolejny wstęp rozmiękczający mózg. Pewnie ta technika jest ulubiona w Ameryce z powodu indywidualizmu. Dla Amerykanina można wmówić, że to jest o nim. A milionerem zostaniesz właśnie ty. Ladies and gentlemen, you've all been invited here this evening for a brief look at an amazing new business concept that has the potential to make a lot of money. Jest to prawdą w odniesieniu do całego Bożego dzieła. Za przeproszeniem, ale to jest zwyczajnie kretyńskie. Stworzenie świata, przykładowo, wymagało ludzkiego naczynia? Jaku, to chamska manipulacja, coś jak to. The answer is Amway. Oh my God. Well, that explains it. Kiedy Bóg zdobędzie człowieka, od razu zaczyna czynić z niego przesłanie, które będzie głosił. Angelos to posłaniec z greki. To anioły są przesłaniem. Oczywiście nie mamy być aniołami, ale dziećmi bożymi. Do którego z aniołów Bóg powiedział, stań po mojej prawicy? Do żadnego, prawda? Czy anioł stał się synem bożym? Nie. Czy to anioł nie będzie się wstydzić nazwać ich braćmi? Polecam w tej sprawie skonsultować się z listem do Hebrajczyków. Sam początek. Hey, I knew you'd be this. You gotta be kidding me. Amway can't possibly still be around. Amway. Józef słyszy powołanie, aby uchronić naród. Nie ma takiego stwierdzenia w Biblii, że Józef ma jakiekolwiek powołanie. Kolejna manipulacja odnosi się w sposób amerykański do człowieka. Indywidualistycznie. Przecież można podejść do tej historii biblijnej na tysiące sposobów. Dlaczego ten, dopowiadając? Bo nie interesuje go prawda biblijna, obchodzi go, aby sprzedać swój ruch i mieć z tego pieniądze. Amway is still the most powerful network marketing business in the world. W Psalmie 105, wiersz 17, czytamy: wysłał przed nim męża, Józefa, sprzedanego w niewolę, którego stopy zakuto w kajdany. Jeżeli macie dobrą Biblię, na marginesie może być napisane, aż miecz przeszył jego duszę. In fact, it's booming in China. Sing Pan Chao! Niesamowite. Nie ma takiego wyrażenia.
Nie wiadomo, co ono znaczy. Co to za słownictwo? W Biblii jest tylko jedno takie sformułowanie. Jest o oddzieleniu duszy i ducha jako groźba, a nie jako coś dobrego. Zamieniają więc zło na dobro. Straszne. Kiedy Bóg powołał Józefa, był on tylko chłopcem, zepsutym przez swojego ojca. You know who's in Brooklyn? Black folks. And black folks... Bóg przyszedł do tego rozpieszczonego chłopaka we śnie. I przyszedł mu powiedzieć: ty rozwydrzony chłopaku! Oczywiście żartuję, nie ma czegoś takiego. And black folks are looking for a leg up right now in life, aren't they? Anyway. I powiedział mu, że użyje go, aby zachować naród podczas lat głodu. Anyway, can be there. New Obama, huh? Józef zrobił błąd, że powiedział o tym swoim religijnym braciom. Józef zrobił błąd? Coś mi to przypomina. A tak, Kościół katolicki obwiniający ofiary za bycie ofiarami. Poza tym religijnym braciom? Skąd to tu wziął? Sprzedali go do Egiptu. I co? I to była część ich religii, tak? Był to jeden z ich religijnych zwyczajów. Oczywiście znowu jestem niepoważny, niczego takiego w Biblii nie ma. Wymysł. Kolejne odwracanie kota ogonem. Po to, by zbombardować słuchacza poczuciem winy i nieadekwatności. Robią to wszystkie kulty. W tym Amway. In fact, Amway can set you all free. Free from what, Jim? From your limited choices in life, Nancy. Tam przeszedł przez lata niewolnictwa i odrzucenia. Tak, w szczególności, że doznawał łaski od każdego, kogo spotkał. Jak on może sugerować, że Bóg go opuścił? Wręcz jest to ewidentnie na odwrót. Jest to kolejna cecha manipulanta. Mówi ci on, że rzeczy oczywiste nie są oczywiste, wtedy człowiek zupełnie traci orientację. Pewna łaska od strony żony właściciela niezbyt mu jednak wyszła na zdrowie, jednak jedynie na moment. Could buy a bigger home, or how about quality education for your children? Został okłamany przez kobietę, która chciała go usiedlić. Potem wtrącony do więzienia, gdzie tysiące demonów mówiło mu, że Bóg nigdy do niego nie przemówił. Tysiące demonów mówiło do niego? Nie ma czegoś takiego. Czyżby ten hrabia Dracula pomylił to z własną historią? Skąd on to bierze? Tysiąc demonów. Czyżby się nie wydało, że coś wie? Spoko, spoko, wypadki się zdarzają, nie wszystko stracone. Jesus Christ, man. Nancy just had a miscarriage. Ale Bóg posłał słowo i poddał je próbie. Czy to jakiś pseudojęzyk charyzmatyków? Co to w ogóle znaczy? Słowo poddane próbie jest napisane. Czy cokolwiek nie powiedział i się nie stało? Co to znaczy? Słowo poddane próbie? Czy znowu jakaś manipulacja? I gdzie tak jest napisane? Duch Kundalini mu tak powiedział? Obwinianie, obwinianie i obwinianie. To twoja wina. Nie zdałeś testu, nie poznałeś planu, bo nie robisz abrakadabra. Bóg powiedział Józefowi, jaki ma cel w życiu. A teraz poddaję próbie to, czy on w to uwierzy, czy nie. Oh. Well, perhaps if you had a more positive attitude, Nancy, you wouldn't have lost that baby. Diabeł mówił mu wielokrotnie. Bóg nigdy do ciebie nie przemówił. Thoughts are things. You do tend to be a bit negative, Nance. Znowu mówi o sobie. Diabeł do niego mówił. Nic nie jest napisane, że mówił coś do Józefa. Nie ma cienia nawet powodu, by wątpić, czy Józef ufał Bogu. Gdyby przemówił, nie byłoby cię tutaj, w więzieniu. Folks, the world is changing, especially for women. Now, Bóg używa tych prób, aby uformować sobie naczynie. Uformować sobie naczynie, które potem Drakule wypełniają niby duchem Kundalini. Nie ma nic w Biblii, co by wskazywało na takie rzeczy. Manipulacja, taka wredna, rozmuchuje oczekiwania, by porównywać siebie do patriarchów i nie tylko. Co on próbuje coś sprzedać? Garnki? You've been given a golden opportunity to build an empire, haven't you? Jednego dnia Józef siedział w zimnej, wilgotnej i ciemnej celi więziennej,
gdzie znajdowało się 1000 demonów, mówiących mu, że tam umrze. Nie wiem, liczył je? Skąd on wie, ile i gdzie są jakie demony? Co? Powiedziałem mu, czy jak? Absolutnie zmyślanie. Po co to mówi? Trzeba wiedzieć, że manipulator może wydawać się głupi, ale on wie, co robi. On chce wymusić na człowieku to, że bez tego, o czym on mówi, ktoś jest zgubiony, że jedynie on może mu to coś dać. Ta manipulacja to coś jak to. Opportunity? Jim, we were fired from the same job. On the same day. And you know, perhaps had you been using Amway's weight loss program, Positrim, you wouldn't have lost that job, Jennifer. Wait, did they say that? Bóg ma teraz naczynie, poprzez które może wylać samego siebie, aby zachować swój naród. Czyli widzicie, dzieci, musicie mieć wlane. Życie krąży wokół darów bełkotu, kręcenie się w kółko i głupich uśmieszków. Po to niby Bóg tworzy sobie naczynia, tak? Oczywiście, że nie. Ale jak już manipulatorzy wzbudzili w tobie negatywne uczucia nieadekwatności, mogą wkroczyć do akcji, sprzedając ducha obłędu. We'll help you, honey. Amway's new beauty line Artistry will help you look like a real woman. A real woman? Okay, what in the hell is going on here? We're not just building a business, folks. This just went from Real Housewives. Tu też zaangażowany jest człowiek. W pierwszej próbie uwolnienia ludu Mojżeszowi zupełnie się nie powiodło. Kolejna manipulacja, jawna nieprawda, wręcz absurd. Ale znowu, on nie jest głupi. Mówi absurdy, ale nie odwołuje się do mówienia o Mojżeszu. Ty słuchasz i myślisz, że mówi o tobie, a nie o Mojżeszu. Mojżesz oczywiście nie myślałby uwolnić Izraelitów na własną rękę, przecież od zabicia, prawdopodobnie nieumyślnie, Egipcjanina, do wojny domowej troszeczkę dzieli odstępu, czyż nie? Wydaje się to głupkowate, ale słuchacze mu to wybaczają, bo Dracula ma siwy włos, ma książki za plecami, cytuje Biblię, więc nie może tak gadać trzy po trzy. To właśnie powód, dlaczego Amwayowiec czy inny sprzedawca garnków nosi garnitur. On wie, że jak zgodzisz się na jeden absurd, zgodzisz się na resztę, gdyż człowiek chce być spójny wewnętrznie. We're building IBOs. An independent business owner. IBO? I can see that hanging from my chain. Alright, slow your roll, future IBO. What'll this cost us, Shim? Poczuł powołanie. I wtedy, jak mówi Boże Słowo, Mojżesz był potężny w słowie i czynie. Jak mówi Pismo. Pismo nie mówi, to raz, ale to szczegół. Gdy słyszymy, w Piśmie jest mowa, to od razu naturalne się wydaje zadać pytanie, gdzie jest ta mowa i kto ją dokonywał. Tą mowę wygłosił Szczepan wobec Sanhedrynu. Jest to bardzo istotne, do kogo i po co się mówi. Szczepan chciał powiedzieć, że Mojżesz był uczony, jak i faryzeusze. Oni się mieli za uczonych w mowie i w czynie. To było skierowane do uszu faryzeuszy, jak zresztą cała przemowa Szczepana. Nie potrafili oni jednak zrozumieć duchowo, w tym też Paweł, obecny przy egzekucji Szczepana, o czym potem pisał. Niechaj się nikt nie łudzi, jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Poza tym Szczepan podsumował słowa Chrystusa, że Izrael wcale nie był skory do słuchania Mojżesza. Tak i wtedy, tak i teraz. To był jedyny cel, w jakim użył danego sformułowania. Nie można tak zwyczajnie kraść fragmentu Biblii i pomijać całkowicie kontekst. A kontekst mówi o wykształceniu. Mojżesz pobierał nauki i tyle, nic więcej. Chyba, że chce się to dla jakichś własnych potrzeb rozdymać. Jest za to sformułowanie o tym, że Mojżesz był skromny i nie miał talentu przemawiania. Nawet od czasu, w którym Bóg do niego przemawiał, czyli miał objawienie, tak? Czy powołanie, jak on to powiedział. Więc jest podejrzanym, by fragment o edukacji skierowany do określonych słuchaczy miał świadczyć o czym innym niż odwołanie się do określonych słuchaczy. Był kuszony, by uwolnić naród o własnych siłach i dlatego Bóg go odrzucił. Nic takiego nie jest napisane w Biblii. To, że hrabia Dracula był kuszony, to nie oznacza, że Mojżesz koniecznie był kuszony. Może tak, może nie.
Co to wnosi do historii oprócz promowania kundalini? To on chciał odrzucić Boga, mówiąc, że się nie nadaje. To jest w 100% na odwrót. Dokładnie, diametralnie na odwrót. To jak on został odrzucony, skoro Bóg do niego przyszedł? To jest to zupełne zabełtanie w głowie, że czarne jest białe. Starter kit's only $150. That's great! I just won my first $150 playing online poker last night. Only after you lost $3,000. What? Yeah, I saw it. What is it? Group people. 40 lat później, w ziemi Midianitów, znowu nadeszło powołanie. I'm so happy you're all as excited about Amway as I am. Now let's go over the power of their products. Here we have the dishwashing liquid. Wymagał ludzkiego naczynia. Mówi więc Mojżeszowi, wysyłam cię, abyś uwolnił mój lud. Mojżesz w ciszy pustyni stracił zdolność mówienia. Czy ten duch kundalini siebie słyszy? Jak on mógł powiedzieć, że nie może przemawiać? Oczywiście, że nie o to chodzi. Przeczytam ten fragment, żeby lepiej zrozumieć. I rzekł Mojżesz do Pana, wybacz Panie, ale ja nie jestem wymowny. Od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twojego sługi, czyli od czasu powołań. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Pan zaś odrzekł do niego, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo niewidomym? Czy nie ja, Pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co masz mówić. Lecz Mojżesz rzekł, wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. Czy to wygląda na osobę, która bardzo chętnie chce ze swoich własnych sił zrobić to, czego ewidentnie nie chce zrobić. Powiedział on Bogu, trochę za późno, nie potrafię już przemawiać. Oj, mały kłamczuszek. And doesn't really like us, Gaze. Oh no, Kevin, Amway's an equal opportunity business. You and Greg can form what we call a brotherly partnership. Partnership. And Amway's disinfectant spray, Pursue, kill the HIV virus. Że to zadanie jest dla niego zbyt wielkie, ale Bóg powiedział, jesteś gotowy. Jak można tak dodawać do Biblii? Gdzie jest napisane, już jesteś gotowy? Nie, nie ma żadnego procesu ładowania Mojżesza, czy uploadowania jakiejś, kurde, aplikacji do Mojżesza. Nie ma tak, że napisanej 40-letniej szkoły na pustyni, gdzieś tam, gdzie on się jakiś stawał. To jest kompletnie zmyślone. Bóg uwolnił go od jego własnego wysiłku, od jego własnej zarozumiałości i poleganiu na swoich własnych umiejętnościach. Mojżesz odrzekł Bogu. Kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Każdy prorok Boży musi przejść przez proces śmierci i zmartwychwstania, tak, aby mógł się stać przesłaniem, które ma głosić. Ale czy jest tam napisane, że musiał on przyjąć charyzmaty, że musiał o nie prosić, że musiał stać się kimś, kim nie jest? Zupełnie. Ale to zupełnie nie. Jest powiedziane coś zupełnie przeciwnego, że Bóg będzie mu mówił, co on ma robić, bo Bóg może wszystko. Przez moc Ducha Świętego rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową, powiedział apostoł Paweł. Zatem pełna Ewangelia to demonstrowanie tego, co głosisz. Jeżeli przynosimy tylko słowo, nie głosimy Ewangelii w pełni. A czy to jest głoszeniem Ewangelii w pełni? Round one, fight! Hadouken! Shoryuken! Hadouken! A może to?
Oba. You lose. Darem Ducha Świętego jest także rozum. Widocznie Bóg uznaje, że w czasach, w których nierozumność sięga zenitu i w którym ludzie nie potrafią oddzielić jednego od drugiego, pewnie skupia się na darach rozumu i wiedzy dla chrześcijan. Nic co się zrobi i żadna wspólnota charyzmatyczna nie mogą dać daru od Boga. Mogą oni jedynie oszukiwać. Nie zapominajmy, że według Biblii złe demony także mogą uprawiać sztuczki. Dary Ducha Świętego obdarowuje sam Bóg. Jeśli ktoś nie ma daru rozumu, to widocznie Bóg tak uznał za słuszne i nie powinno się kwestionować jego autonomicznej decyzji, a już tym bardziej nie powinno się sprawiać w kimś uczucia nieadekwatności, braku jakiegoś Bożego daru. Zresztą, sama wiara także jest darem. Tak więc dlaczego nie poprzestać jedynie na tym darze Ducha Świętego, jeżeli Bóg tak uznał za słuszne? Można mówić na ten temat jeszcze bardzo długo, jednak może w kolejnej części. Z Bogiem. Hadouken! Shoryuken! Panic Boom! Shoryuken! Yoga! Tiger! Psycho Crusher!